Stoliczku, nakryj się. Według Jakuba i Wilhelma Grimmów. Dawno, dawno temu żył pewien ubogi krawiec. Miał on 3 synów i niewielkie gospodarstwo, którym wspólnie się zajmowali. Ale najważniejsza na świecie była dla nich koza. Ona to dawała im mleko i żywiła całą rodzinę. Dlatego też wszyscy bardzo o nią dbali i dopieszczali. Pewnego dnia najstarszy syn zaprowadził kozę na łąkę. Cały dzień pasła się wśród kwiatów i przy śpiewach kolorowych ptaszków. Pod wieczór chłopiec zapytał kozę, czy najadła się dosyta. Tak, najadłam się. Jestem bardzo szczęśliwa, odpowiedziała koza. Wrócili więc do domu. Wieczorem, gdy wszyscy już spali, ojciec poszedł do zagrody, gdzie stała koza i zapytał raz jeszcze, aby się upewnić. Kuzko moja miła, najadłaś się dzisiaj? Oj, nie jadłam, nie piłam, bardzo jestem smutna, odpowiedziała koza. Krawiec wpadł w straszliwy gniew. Obudził najstarszego syna, zbił go okrutnie i wygonił z domu. Następnego dnia średni syn zaprowadził kozę na łąkę. Cały dzień pasła się spokojnie, a gdy już się ściemniało, chłopiec zapytał ją, czy się najadła dosyta. Tak, najadłam się, jestem bardzo szczęśliwa, odpowiedziała koza. Wrócili więc do domu. Gdy wszyscy położyli się spać, krawiec poszedł do zagrody, gdzie stała koza, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Kuzko moja miła, najadłaś się dzisiaj? Oj, nie jadłam, nie piłam, bardzo jestem smutna, odpowiedziała koza. Krawiec o mało co nie pękł z wściekłości. Obudził średniego syna, zbił go okrutnie i wygonił z domu. Trzeciego dnia najmłodszy syn zaprowadził kozę na łąkę. Cały dzień spędzili na łące, gdzie koza odpoczywała sobie. A gdy zbliżał się wieczór, chłopiec zapytał ją, czy się najadła dosyta. Tak, najadłam się, jestem bardzo szczęśliwa, odpowiedziała koza. Wrócili więc do domu. Krawiec chciał sam przekonać się, czy koza wróciła z łąki zadowolona. Więc poszedł do zagrody i zapytał. Kuzko moja miła, najadłaś się dzisiaj? Oj, nie jadłam, nie piłam, bardzo jestem smutna, odpowiedziała koza. O młodszy ty jeden, zawołał krawiec do najmłodszego syna. Złapał krawiec najmłodszego syna, zbił okrutnie i wygonił z ojcowskiego domu. Następnego dnia sam krawiec zaprowadził kozę na łąkę. Cały dzień pasła się na kwiecistej łące. A pod wieczór zapytał się krawiec, czy jest najedzona. Tak, najadłam się, jestem bardzo szczęśliwa, odpowiedziała koza. Wrócili więc do domu, kiedy krawiec wychodził już z zagrody, raz jeszcze zapytał kozę, czy się dzisiaj najadła dosyta. Kuzko moja miła, najadłaś się dzisiaj? Oj, nie jadłam, nie piłam, bardzo jestem smutna, odpowiedziała koza. Wtedy dopiero krawiec zrozumiał, co też najlepszego on zrobił. To nie synowie kłamali, ale koza. Złapał więc niewdzięczne zwierzę i za karę ogolił kozie bródkę. I takie to oto łyse stworzenie wygonił z domu. Po chwili usiadł na progu domu i zapłakał mocno z tęsknoty za synami. Nie wiedział zupełnie, dokąd poszli i co się z nimi dzieje. Tymczasem każdy z synów znalazł sobie gdzieś dobre miejsce. Najstarszy z nich trafił na naukę do stolarza. Pilnie się uczył i sumiennie wywiązywał ze swoich obowiązków. Kiedy więc nauki doszły do końca, zadowolony z niego stolarz dał mu w prezencie stolik. Nie był to taki jednak zwykły stolik, ale czarodziejski. Wystarczyło postawić stolik i zawołać – Stoliczku, nakryj się! A w tej samej chwili pojawiły się na stoliku najróżniejsze potrawy i napoje. Ten, kto ma taki stolik, nigdy nie będzie głodny. Najstarszy syn podziękował stolarzowi za tak cudny prezent i ruszył w drogę powrotną do domu. Pomyślał bowiem, że takim prezentem udobrucha rozgniewanego ojca. Po drodze wstąpił do karczmy, aby przenocować. Odbywało się tam właśnie jakieś wesele. Gości było co niemiara, aż w pewnym momencie zabrakło dla nich jedzenia. Wtedy najstarszy syn postawił swój czarodziejski stolik, zawołał – Stoliczku, nakryj się! I pojawiły się najróżniejsze potrawy. A ponieważ miał bardzo dobre serce, zaprosił wszystkich biesiadników, aby się do niego przysiedli. Kiedy karczmarz to zobaczył, zaraz zapragnął mieć taki stolik. Zaprosił więc młodego stolarza na nocleg, a gdy ten zasnął, twardym snem podmienił czarodziejski stoliczek na zwykły, bardzo do niego podobny. Następnego dnia młodzieniec ruszył w drogę do domu i jeszcze tego samego wieczoru witał się serdecznie z ojcem.
Nie było już mowy ani o gniewie, ani o złości. Syn postawił czarodziejski stoliczek na ziemi i zawołał: Stoliczku, nakryj się! Nic się jednak nie stało. Zaklęcie nie zadziałało i na stole nie pojawiły się żadne smakołyki. Najstarszy syn zrozumiał wtedy, że został oszukany. Ale cóż miał zrobić? Przyjął robotę u stolarza, a że był bardzo zdolny i pracowity, niczego nie brakowało ani jemu, ani ojcu. Tymczasem średni syn poszedł na naukę do młynarza. Uczył się pilnie i pracował ciężko. Gdy skończyły się nauki, młynarz podarował mu czarodziejskiego osła. Kiedy rozłożyło się przed nim chustkę i zawołano: Osiołku, kładź się! Natychmiast sypały się z jego pyska i spod ogona złote dukaty. Młody młynarz podziękował za wspaniały podarunek i ruszył z powrotem do domu. Po drodze zaszedł do karczmy. Najadł się, napił, a kiedy przyszło do płacenia, wyszedł na chwilę do stajni. Po chwilę wrócił z garścią pełną złotych dukatów. Pech chciał, że gdy średni syn zbierał złote dukaty wypadające z pyska i spod ogona osła, zobaczył to karczmarz. Zaraz też zaczął się zastanawiać, jakby tu tego czarodziejskiego osła zdobyć. Kiedy więc młody poszedł spać, karczmarz zamienił czarodziejskiego osła na zwykłego, bardzo do niego podobnego. Rankiem średni syn ruszył w dalszą drogę i jeszcze tego samego wieczoru witał się z ojcem i starszym bratem. Kiedy zaś chciał pokazać krawcowi, jaki to wspaniały podarunek przynosi, zawołał: Osiołku, kładź się! Nic się jednak nie stało. Żadne złote dukaty nie wypadały z pyska ani spod ogona osła. Zrozumiał wtedy młody młynarz, że został oszukany. Przyjął więc pracę u młynarza. A ponieważ był bardzo sumienny i pracowity, nigdy niczego nie brakowało ani jemu, ani ojcu. Najmłodszy z braci trafił zaś na naukę do tokarza. Długo trwały jego nauki, tak więc zdążył dowiedzieć się od braci i o kłamstwach kozy, i o stoliczku, i o ośle. Kiedy skończył nauki, dostał w nagrodę za pilną pracę kij w worku. Nie był to oczywiście zwykły kij. Był to czarodziejski kij samobij. Jeśli ktoś robił coś złego, wystarczyło zawołać: bij kij o samobiju! Kij wyskakiwał z worka i bił złego oprawcę. Najmłodszy syn podziękował za podarunek i jeszcze tego samego dnia dotarł do karczmy. Zamówił kolację, a potem zaczął opowiadać o tym, jaki to wspaniały skarb nosi w worku. Wszystko to posłuchał chciwy karczmarz. Kiedy więc młody tokarz zasnął po kolacji, karczmarz zakradł się do jego pokoju i już prawie dosięgnął worka, gdy wtem młodzieniec obudził się i zawołał: bij kiju samobiju! W tej samej chwili z worka wyskoczył kij i zaczął bić po plecach karczmarza. Oddaj czarodziejski stolik, wołał najmłodszy syn. Oddaj czarodziejskiego osła, bo jak nie, to kij samobij będzie cię bił do końca życia. Obolały karczmarz przyznał się wreszcie, że zabrał i stolik, i osła i obiecał, że odda wszystko. I kiedy młody tokarz zatrzymał kija samobija, karczmarz zwrócił to, co ukradł. Zadowolony młodzieniec ruszył więc w drogę do domu. A kiedy wieczorem dotarł na miejsce, uściskał stęsknionego ojca i starszych braci. A potem przyniósł do izby czarodziejski stolik, przyprowadził osła, a kija samobija postawił w kącie. Na ten widok starsi bracia wypowiedzieli zaklęcia i już po chwili stał przed nim stolik zapełniony różnymi potrawami i napojami. A z pyska i spod ogona osła wypadały złote dukaty. Krawiec patrzył z niedowierzaniem na te wszystkie cuda i cieszył się ogromnie, bo od tej chwili niczego już więcej im nie brakowało.